Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Jest mi bardzo miło, że dzisiaj możemy spotkać się na tak ważnym wydarzeniu, ważnym, myślę, że dla samorządu powiatu płockiego, dla samorządu gminy Bulkowo, ale przede wszystkim ważnym dla mieszkańców i cieszę się, że są z nami przedstawiciele mieszkańców właśnie z tego terenu. Są też Państwo radni. Bardzo się cieszę, że jest z nami Pan Sołtys Jan Natkowski, który też bardzo często do mnie się odzywał w sprawie tej drogi, pilotował całą sprawę i bardzo mocno o to zabiegał. Jest też z nami pan wójt Gabryś Graczyk, z którym też byliśmy cały czas na kontakcie, jeżeli chodzi o tą inwestycję. No i dzisiaj dochodzimy do bardzo ważnego etapu, myślę, że kluczowego, ponieważ w końcu udaje nam się podpisać umowę z wykonawcą na bardzo wyczekiwaną inwestycję. Pierwszy etap modernizacji drogi relacji Pionczyn-Włóki. W ramach tego zadania wykonamy w tym etapie kilometr drogi w technologii asfaltowej. Cała droga, jeżeli dobrze pamiętam, ma około 4 km długości. Jest to cała droga, na którą mamy dokumentację projektową, też zaprojektowaną właśnie w takiej technologii, która pozwoli nam pozyskiwać środki zewnętrzne, ponieważ no jest to dość takie, można powiedzieć, rozwiązanie na bogato, ponieważ jest tam określony pas szerokości około 6 metrów, jeżeli chodzi o samą nawierzchnię, czyli jest to rozwiązanie takie naprawdę przyszłościowe i będziemy się starali, aby na taką inwestycję w takim wykonaniu pozyskać środki zewnętrzne. Natomiast dzisiaj pierwszy kilometr, podpisujemy umowę z wykonawcą i myślę, że te prace też w najbliższym czasie się rozpoczną. No, tak oceniam, że jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji na terenie powiatu płockiego i dodam, że to było moje pierwsze spotkanie z mieszkańcami od tego momentu, jak miałem okazję objąć funkcję starosty, to właśnie było z mieszkańcami w terenie dotyczące tej inwestycji, dlatego tym bardziej się cieszę, że dzisiaj doszliśmy do momentu, w którym możemy zawrzeć umowę z wykonawcą. A też warto podkreślić, że nie było łatwo, ponieważ no, cała sytuacja, jeżeli chodzi o roboty budowlane, czy też drożyznę, jeżeli chodzi o inwestycje, to wiemy doskonale, jak wygląda i my jeszcze kilka miesięcy temu szacowaliśmy, że ten kilometr będzie nas kosztował 1 000 000 zł i tak to był taki szacunek, można też powiedzieć, taki z dużą taką górką, natomiast przetargi pokazały, że ten 1 000 000 zł to jest dużo za mało, bo wyniki przetargowe, a tych postępowań przeprowadziliśmy aż 3, oscylowały około 2 000 000 zł. No niestety tak to w chwili obecnej wygląda, że ten kilometr drogi w takim dobrym wykonaniu to jest właśnie około 2 000 000 zł. My pozyskaliśmy do tych środków, które mieliśmy pierwotnie założone, pozyskaliśmy środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie ponad 500 000 zł, jak również dołożyliśmy dodatkowe środki z naszego budżetu i dzisiaj jesteśmy właśnie w stanie podpisać umowę z wykonawcą, co bardzo cieszy, ponieważ wiemy, jak bardzo jest ważne dla mieszkańców, aby ta inwestycja powstała. No, też muszę podkreślić, że no, mieszkańcy gminy Bulkowo w najbliższym czasie myślę, że bardzo też odczują te całe nasze natężenie inwestycyjne, jeżeli chodzi o modernizację dróg, ponieważ tak się składa, że największą inwestycję powiatu płockiego, jaką będziemy wykonywać w ciągu najbliższych 2 lat, to właśnie ona dojdzie do skutku na terenie gminy Bulkowo. Będzie to ciąg komunikacyjny Bulkowo, Blichowo, Radzanowo, około 13 kilometrów dróg, wartość szacowana na około 18 milionów, natomiast no, to może wyjść drożej, patrząc na to, co się dzieje, ale jest to największa inwestycja, jaką planujemy w tym roku i w przyszłym do wykonania i myślę, że to będzie droga, która rozwiąże wiele problemów komunikacyjnych zarówno dla mieszkańców gminy Bulkowo, mieszkańców gminy Radzanowo, ale też i mieszkańców całego powiatu płockiego, bo my tak patrząc na całą sieć komunikacyjną, jeżeli chodzi o powiat płocki, oceniamy, że jest to jedna z 4 najważniejszych dróg w powiecie płockim, o takim znaczeniu większym niż tylko znaczenie lokalne i to właśnie cieszy, że też ta inwestycja skierowana do mieszkańców Bulkowa, ale też i całego powiatu płockiego zostanie już za chwilę wykonana. Ja też bardzo serdecznie chciałem tu podziękować za ogromne zaangażowanie naszych radnych powiatowych w cały ten proces inwestycyjny, ponieważ jest i tu z nami członek zarządu Poldek Gruszczyński, jest Bogdan Matczak, który też bardzo mocno zabiegał właśnie o tą inwestycję, jest Piotrek Skorupski, jest pani Ania Jachimiak i dziękuję tu też za takie wsparcie, za tą pomoc w zabezpieczeniu środków, odpowiednich środków na to, abyśmy właśnie mogli tą inwestycję za chwilę wdrożyć do realizacji. Drodzy Państwo,
myślę, że tyle ode mnie. Jeszcze raz podkreślę, że bardzo się cieszę, że ta inwestycja za chwilę ruszy. Jest to bardzo ważna inwestycja, bardzo potrzebna, natomiast jest to pierwszy etap. Zostanie jeszcze do wykonania około 3 km i myślę, że będziemy się starali też w najbliższym czasie o to, aby wystąpić o środki zewnętrzne, jak pojawią się kolejne nabory, czy to jeżeli chodzi o środki krajowe, czy też liczymy na to, że w końcu pojawią się możliwości pozyskiwania środków z nowej perspektywy unijnej, to będziemy się starali właśnie na ten pozostały odcinek wystąpić o wsparcie finansowe. Jeżeli takie uzyskamy, to też no, będzie ten proces wyglądał w ten sposób, że będziemy zabiegać o to, aby w najbliższym czasie kolejny odcinek tej drogi wykonać. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję pani starosto. Teraz poproszę o zabranie głosu może pana wójta gminy Łukowo. Panie wójcie. Dziękuję bardzo. Panie starosto, panie dyrektorze, drodzy państwo zaproszeni na dzisiejsze uroczyste podpisanie umowy. Jest nam niezmiernie miło, mi jako wójtowi, ale uważam, że najbardziej tu panu sołtysowi, Radzie Sołeckiej, jako przedstawicielom lokalnej naszej społeczności, radnym powiatowym i radnym gminnym. Moi drodzy, to prawda, że o tą inwestycję zabiegaliśmy od dawna. Nie powstałaby, gdyby zaangażowanie wielu osób, nawet bardzo wielu osób i determinacja. Proces inwestycyjny ma to do siebie, że no najpierw musi zapaść decyzja o realizacji danej drogi. Później projekt, cała masa uzgodnień. No i rzecz najważniejsza, bo na te zadania muszą znaleźć się pieniądze, muszą znaleźć się środki, żeby z powodzeniem zrealizować daną inwestycję. Bardzo się cieszę, że tu udało się dopiąć tego końca procesu i dzisiaj jesteśmy na takim uroczystym spotkaniu, gdzie wszyscy, którym bardzo zależy i zależało na tej inwestycji, są zaproszeni, są docenieni. Bardzo za to dziękuję panie starosto, dziękuję panu dyrektorowi, że pomyśleliście o nas i możemy wspólnie świętować ten początek tak oczekiwanej inwestycji. Cofnę się jeszcze troszeczkę wstecz, ponieważ tutaj obecność mieszkańców i radnych świadczy chyba o tym, że tak jak wspomniałem, była oczekiwana, była potrzebna, ale też z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że mnóstwo pracy, mnóstwo zaangażowania właśnie lokalnie zostało włożonych przez mieszkańców Włók głównie w to, żeby poprawiać stan tej drogi, żeby też przygotowywać ją pod poważną inwestycję. Dzięki temu powstały lokalne odwodnienia, wykarczowania czy też pogłębienia rowów we współpracy, rozumiem też z bazą drogową. To jest taki, myślę, dobry przykład współpracy, która dzisiaj ma wspaniały finał. Pewnie przyjdzie czas na podziękowania, jeżeli będziemy przecinać wstęgę, na co wszyscy oczywiście czekamy. Dlatego dzisiaj tak wstępnie po prostu z całego serca chciałem podziękować wszystkim, może nie wymieniając imienia, nazwiska, bo ta lista jest długa, a inwestycja bardzo cieszy. A ta nasza wdzięczność, to nasze podziękowanie właśnie przy otwarciu tego odcinka na pewno będzie wyrażone. Ja również bardzo się cieszę, tu pan starosta podkreślił, a jesteśmy, że tak powiem, w cudzysłowie posłowie, że dalszy odcinek, dalsza część tej inwestycji będzie, jestem pewien, że będzie miała miejsce, bo jeżeli poważnie tutaj pan starosta zapowiedział i o realizacji, składaniu wniosków na kolejne możliwe nabory, to jestem przekonany, że mając już gotowy projekt, mając te dobre chęci, które dzisiaj w części mają finał, ta inwestycja i radość nas wszystkich będzie miała niedługo swój finał. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za taką odpowiedzialność, za takie podejście do sprawy. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dzisiaj możemy uroczyście umowę podpisać. Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję panie wójcie. I teraz poproszę o zabranie głosu pana dyrektora zarządu dróg powiatowych, pana Marcina Płaszczyka, przede wszystkim, żeby nam może trochę takie techniczne aspekty związane z przebudową tej drogi. Panie starosto, panie wójcie, szanowni państwo, bardzo dziękuję za to, że mogę kilka słów państwu powiedzieć i przybliżyć, jeśli chodzi o tą inwestycję. Też chciałbym się wrócić kilka, że tak powiem, lat do tyłu, bo doskonale pamiętam ten dzień, kiedy spotykaliśmy się u
pana sołtysa Natkowskiego i cały czas była rozmowa o tej drodze, i o tej drodze. Natomiast chciałbym powiedzieć, że efekt, że dziś możemy zmaterializować te postulaty mieszkańców, to jest zasługa właśnie państwa, bo pamiętam, kiedy spotykaliśmy się i był pomysł samego remontu tej drogi, czyli po prostu ułożenie betonu asfaltowego na szerokości pośladzie. Natomiast państwo się na to, że tak powiem, nie godziliście, mieliście inny pomysł i pomysł ten dzisiaj się materializuje, czyli mamy pełnowymiarową drogę zgodnie z warunkami technicznymi, czyli sześciometrową drogę przez wieś Włóki. Sama warstwa, jeśli chodzi o konstrukcję, to jest stabilizacja gruntu cementem 15 cm. Do tego dochodzi warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego grubości 8 cm i na to warstwa ścieralna grubości 4 cm. Dodatkowo dochodzą obustronne pobocza metrowe grubości 15 cm z kruszywa łamanego. Także będziecie mieli państwo drogę naprawdę o parametrach, żeby służyła wam jak najdłużej. I to właśnie dzięki państwa głosom ta droga będzie wyglądała tak, jak wygląda. Mogła być troszeczkę wcześniej wybudowana, tak jak rozmawialiśmy, jednak państwo chcieliście poczekać jeszcze troszeczkę, żeby ta droga była taka, aby spełniała wasze oczekiwania. Oczekiwania wasze i żeby służyła na przyszłe lata. Myślę, że przy budowie tej drogi będą występowały pewne niedogodności w postaci pewnie lokalnych objazdów, jakichś utrudnień w ruchu. I też nie bez kozery jest ten czas po żniwach, abyśmy mogli wejść w teren, nie kolidując ze żniwami, co mogłoby naprawdę spowodować pewne utrudnienia i pewnie sytuacje kryzysowe. Natomiast też bardzo uczulam i bardzo proszę o wyrozumiałość, bo już za chwilę będzie naprawdę można korzystać z pięknego odcinka drogi, tak jakiego państwo sobie życzyliście. I życzę wszystkim dobrego, bezpiecznego, mądrego i zgodnie z przeznaczeniem użytkowania tej drogi. Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję panie dyrektorze i teraz o zabranie głosu poproszę pana Piotra Andrzejewskiego, prezesa zarządu, żeby przybliżył nam kilka słów, jak to od strony wykonawcy będzie przebiegał remont tej drogi. Dzień dobry państwu. Na początek chciałem podziękować, że Zarząd Dróg Powiatowych powierzył nam wykonanie tego zadania. Oczywiście musieliśmy wystartować w przetargu i złożyć najkorzystniejszą ofertę. W tej chwili realizujemy dla Zarządu Dróg Powiatowych kilka zadań i to zadań również dużych. Zadań takich, które będziemy realizować w tym i w przyszłym roku. I tutaj, jeżeli chodzi o tą drogę, również ta droga jest zaplanowana, termin wykonania w ciągu 11 miesięcy. Problemem tutaj, jeżeli chodzi o realizację tej drogi, jest bardziej finansowanie niż same możliwości wykonania tego zadania, dlatego że firma nasza dźwiga na sobie w tej chwili szereg zadań, które są w formule jedna faktura na koniec zakończenia budowy, czyli wykonujemy bardzo dużo zadań, które musimy w 100% praktycznie finansować i dopiero na koniec dostaniemy pieniążki. I tutaj, jeżeli chodzi o to zadanie ma termin 11 miesięcy, z tym, że jest tylko możliwość wypłacenia części wynagrodzenia w tym roku. Dlatego też trudno mi jest powiedzieć, czy zdecydujemy się do końca wykonać wszystkie elementy tej drogi w tym roku, dlatego że będzie to bardzo dużym obciążeniem dla firmy. Chociaż jeżeli będziemy wykonywać te prace, to na pewno będziemy chcieli wykonać to w taki sposób, żeby nie powodować dla państwa zbyt dużego utrudnienia i jeżeli byśmy mieli pozostać na którejś warstwie elementu tej drogi w tym roku, to zostawimy to tak, że państwo w ogóle tego nie odczują, będziecie już jeździć po, jakby powiedzieć, dobrej drodze, jeszcze może nie o pełnej konstrukcji, czyli nie wykończymy, bo mamy jeszcze cały przyszły rok, ale patrząc na te możliwości wykonania, możliwe, że zrobimy wszystkie roboty towarzyszące, możliwe, że zrobimy stabilizację, możliwe, że położymy warstwę zasadniczą podbudowy i jeżeli by nam się udało, to możliwe, że jedną warstwę masy już położymy. Czyli byście państwo wtedy mieli łatwiej poruszać się po tej drodze już w okresie zimowym, wiosennym i praktycznie pozostałe wykończenie tej drogi pozostałoby na przyszły rok. Ale to też będzie zależało od tego,
jakie będą możliwości finansowe naszej firmy, jakie będą możliwości pozyskania materiałów, dlatego że muszę Państwu powiedzieć, że w tej chwili zaczęły już się wielkie problemy z tym, żeby zamówić materiały na Śląsku, żeby te materiały dojechały tutaj do centralnej Polski, dlatego że już są kłopoty z wahadłami. My sprowadzamy oczywiście bardzo dużo tych materiałów, bo tak jak w tej chwili firma nasza sprowadziła ponad 50 tysięcy ton już mamy zgromadzonych na wytwórni mas bitumicznych na te potrzeby, które realizujemy. Ale w związku z tym, że w tej chwili realizujemy zadania i mamy zakontraktowane roboty na prawie 100 milionów złotych, dlatego też no, tych zadań jest szereg. I to zadanie będzie jednym z tych zadań bardzo ważnych, bo my się bardzo cieszymy, jeżeli wygrywamy zadania dla powiatu płockiego, bo wykonujemy je od wielu, wielu lat. Firma działa na rynku od 40 lat, jako spółka od prawie 30. Także tradycje naszej firmy są sięgają wstecz bardzo daleko i na pewno będziemy chcieli realizować to zadanie w zgodzie z państwem, czyli będziemy tu wysłuchiwać postulatów, jeżeli będzie chodziło o to, jak to realizować, żeby państwu nie utrudniać. Oczywiście Zarząd Dróg Powiatowych, to pan dyrektor zawsze nam to poprzeczkę coraz wyżej stawia i będziemy musieli rzeczywiście wszystko konsultować, jeżeli by były jakieś tam kłopoty, utrudnienia, także myślę, że będziemy starali się ich unikać. Zadanie do wykonania w terminie bez żadnych przeszkód, czyli na pewno zadanie nie będzie miało żadnego jakiegoś poślizgu, ono jest do wykonania szybciej, żeby te pieniądze były łatwiejsze do pozyskania, to na pewno by było można dużo szybciej zrobić, ale w tym roku nie możemy przekroczyć pewnej kwoty pieniędzy, która jest zaplanowana. Jeżeli uda nam się też pozyskać, bo cały czas staramy się zwiększać nasze możliwości kredytowe w bankach, które jak gdyby pozwalają nam finansować wcześniej te zadania, to możliwe, że i te elementy robót będą zrealizowane w większym stopniu. Na pewno na zadanie wejdziemy. Zaraz po przekazaniu będziemy wytyczać. Pierwsze będą na pewno usunięcia drzew, bo tam jest chyba około 30 drzew do usunięcia, do wykonania jakiejś przepusty, to wszystko będziemy wykonywać w pierwszej kolejności i później będzie na pewno zamówiona maszyna do tego, żeby przeprowadzić stabilizację. Stabilizacja będzie wykonywana na miejscu, będą sprowadzone duże WR-y i to też nie będzie dla państwa jakimś wielkim utrudnieniem, bo to będzie taka mobilizacja jedno-dwudniowa i będzie zrealizowana stabilizacja zawałowana, zagęszczone i będziemy musieli ułożyć warstwę podbudowy zasadniczej. Także to zadanie jest, wydaje mi się, bardzo ciekawe i nie będziemy chcieli dla państwa tutaj, czy państwu robić jakichś większych utrudnień. Zresztą to wszystko przedyskutujemy tu z panem dyrektorem, jeżeli chodzi o sprawy techniczne. I życzyć sobie tylko, żeby budowa przebiegła sprawnie. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Czy ktoś z państwa zaproszonych gości chciałby zabrać jeszcze głos? Ja również chciałem podziękować panu staroście, panu dyrektorowi, panu wójtowi, panom radnym za tą współpracę, że akurat nam się udało, tyle lat żeśmy czekali na tą drogę. Naprawdę i mieszkańcy tej radni, Rada Sołecka przyjeżdżała i chcieli mieszkańcy jeszcze więcej, ale mówię, na co tutaj tyle nasz mówię. No i bardzo są zadowoleni, tylko jeszcze byśmy tak prosili, żeby chociaż do tego skrzyżowania jakoś może dociągnął to wspólnymi siłami czy coś. No, akurat by było połączone akurat ten asfalt, co idzie od kościoła z to tym, co tutaj jest ciągniony. A jeszcze chciałem zapytać, panie dyrektorze, to rowów nie będzie, tak? Będą. Aha. Wspólnie z mieszkańcami, tak jak będzie. No. No i również serdecznie dziękuję i żeby tak dalej się nam ta współpraca układała, żebyśmy jakoś tą drogę dokończyli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Bogdan Matka, Prawo. Ja chciałbym podziękować panu staroście za dotrzymanie słowa. Wprawdzie rok nam to zajęło, ale słowo dotrzymane, więc naprawdę szacun. No i pana dyrektora Błaszczyka też tutaj duża zasługa. Tych środków brakowało, ciągle mieliśmy tak jakby napięcie, bo co już przetarg rozstrzygnięty, to znów coś tam zabrakło. I chciałbym tutaj podziękować panu marszałkowi Struzikowi, który
przychylił się do naszej prośby i nas tu bardzo mocno dofinansował. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, naprawdę jest to dla mnie wyjątkowa chwila, kiedy uczestniczę właśnie z Państwem, z Radą Sołecką, z radnymi i widząc na Państwa twarzach ten uśmiech, no to już jest tak wymowny i dodaje właściwie to nam radnym więcej jeszcze energii, żebyśmy starali się właśnie dla Was jak najwięcej jeszcze zrealizować tych rzeczy, które mamy w planie. I chciałem jeszcze Państwu powiedzieć, że odkąd jestem radnym, to bardzo dobrze mnie się układała zawsze współpraca z panem wójtem Gabrielem Graczykiem. W wielu sprawach sobie staraliśmy naprawdę pomóc, nieraz naprawdę w drobnych, o czym może Państwo nawet sobie nie zdawaliście sprawy. Naprawdę, ta współpraca samorządu stopnia powiatowego z samorządem gminnym zawsze układała się między nami bardzo dobrze i tym bardziej teraz, kiedy możemy pozyskiwać naprawdę duże pieniądze na realizację, staramy się równomiernie te inwestycje w powiecie, żeby były realizowane, bo doskonale zdajemy sprawę, jakie są potrzeby, tylko nie zdawaliśmy sobie sprawy, że będzie teraz wszystko tak drożało, bo byśmy naprawdę za te pieniądze, gdybyśmy robili to 2 lata temu, to byśmy zrobili 4-krotnie więcej tych inwestycji i ta droga byłaby zrobiona w całości, bo planowaliśmy naprawdę, że pozyskamy te środki, ale nie zdawaliśmy sobie sprawy, że tak szybko będzie wszystko drożało. I jeszcze raz proszę Państwa o zrozumienie, my o tym będziemy pamiętać, żeby tą inwestycję jak najszybciej zrealizować w 100% to, co Państwo chcecie, żeby było zrobione. Ale też nie możemy przewidzieć, jaka będzie sytuacja finansowa. Tak jak każdy z nas odczuwa tą sytuację finansową, w jakiej się znaleźliśmy. Także jest prośba z mojej strony, żebyście Państwo również no, starali się zrozumieć, że robimy wszystko, co w naszej mocy, no, ale nieraz są siły wyższe, na które nie mamy wpływu. I jeszcze raz dziękuję Państwu za to, że przybyliście do nas, Radzie Sołeckiej, Państwu radnym. Jest nam naprawdę niezmiernie miło, że ta współpraca się tak układa, no to jest wyznacznikiem tego, że współpraca jest dobra, bo uśmiech i obecność Państwa to świadczy już o tym. Dziękuję bardzo.